Przyznam wam szczerze, że jakiś czas temu przez głowę przeszła mnie taka myśl, aby otworzyć w Krakowie sklep resellerski, bo nikt jeszcze tego nie zrobił, a uważam, że Kraków jest kurde drugim chyba najlepszym miastem zaraz po Warszawie, w którym taki sklep mógłby powstać. No i właśnie, ktoś mi wyprzedził. Otworzył się na ulicy Długiej sklep Salty Grails. No i ja właśnie teraz do niego lecę. Umówiłem się z właścicielem na jakieś nagrywki, może mini wywiadzik, trochę nam opowiada, jak to się zaczęło, skąd zajawka i dlaczego dopiero teraz. Także no, chodźcie, zabieram was. Oczywiście, jak taki film wam się spodoba, no to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza i suba, co nie? No. Siema. No dobra, jak widzicie, jestem już w sklepie, jest z nami Dawid Dziomal. Siemano. Siemano. Możesz troszeczkę tutaj przybliżyć nam na samym początku, jak to miejsce w ogóle powstało, co wy tutaj macie, kto prowadzi to miejsce. Okay. Masz teraz, myślę, że kilkadziesiąt sekund na opowiedzenie, ja pójdę za kamerę. Siemano, jestem Dawid z Salty Grails, prowadzę sobie sklepik zarazem z moim ziomalem Bartkiem. Sklep działa od 1 maja, jest to nasz pierwszy miesiąc. Postaram się was tutaj ładnie oprowadzić, pokazać co mamy, jakie mamy plany, także co, zapraszam. Okej, okay, to zaczniemy sobie od koszulek, to co jest w sklepie. Na pierwszy rzut pójdzie Supreme, tego mamy najwięcej, bo to jest no, dość popularne, ludzie sobie lubią popylać Supreme. Po Supreme mamy dużo merchu od Travisa, no teraz to jest tier 1, że tak powiem, odnośnie merchu i ogólnie, no po prostu, kto nie lubi Travisa, tak? Okej, okay, po Travisie mamy też dużo Palasa, oczywiście klasyczne trifergi tutaj dominują i dzisiaj będzie świeża dostawa Palasa. Po Palasie znajdziemy też kilka fajnych kolaboracji Virgila Abloh z różnymi muzeami. Tutaj mamy z Figure of Speech z MCA z Chicago. Oczywiście też znajdziecie dość mocno hype'owanego Pop Smoke'a w kolaboracji z Willą. No i to, co lubi każdy najbardziej, czyli klasyczne Vox logo. Teraz sobie może przejdziemy do Easy. Najlepszych letniaczków, jakie możecie teraz znaleźć. Kolorystyka Bread, według mnie jedna z najlepszych. Później mamy 700 V3, 500, no klasyczne 350, 450, pierożki, klapeczki foam runnery, klasyczne slajdy i trochę basketu, kwantumy, bariumy. Dawid, szybkie pytanie. Jaka jest ulubiona twoja koszulka w tym momencie, stąd? W tym momencie? Pop Smoke? Z Willownem, to jest dla mnie... Gdyby to był mój size, to na pewno nie byłaby na. Dobra, a drugie pytanie, jakie buty byś sfitował do tego? To może tutaj się gdzieś pojawi, wiesz, taka animacja, będzie ta koszulka, basic czarne spodnie i buty. Niekoniecznie z oferty, jakiekolwiek, żeby był fit, no. Oh my god, czwórki, Travisa, Friends and Family. O kurde, wiem, które. No. Mam kilka pytanek przygotowanych. Mam nadzieję, że sobie fajnie tutaj porozmawiamy, bo jest o czym. No i pierwsze pytanie, które mi się w ogóle nasuwa. Kim jesteście? Skąd zajawka? Jak to wszystko się zaczęło? To zaczęło się u mnie to jakoś okolice 2016-2017 rok. Od zawsze się interesowałem butami i modą. Okay. I zacząłem od tego, że próbowałem coś kupować na Supreme i udało mi się kupić pierwszą koszulkę, wiadomo, pierwszy resell, pierwsze zarobione pieniądze i od tego się zaczęło. Także zaczynałem od koszulek, skończyłem na butach ze swoim sklepem resellerskim. Ile zajęło wam ogarnięcie tego wszystkiego? Czy wcześniej mieliście już jakieś, nie wiem, sklepy instagramowe, może stronę internetową? Jak się za to zabrać, żeby powstał sklep stacjonarny? To tak, no zaczynaliśmy od... pierwsze co mieliśmy to właśnie był Instagram. Mieliśmy okay. Mały sklepik instagramowy. Później sklepik instagramowy się przeistoczył w stronę internetową. I po roku działalności strony internetowej, dokładnie w równy rok, otworzyliśmy sklep stacjonarny w Krakowie. I tak się właśnie zaczęło. A pomysł na sklep stacjonarny był już od bardzo dawna. Inspirowaliście się kimś? Tak, znaczy nie stricte kimś, ale ogólnie inspirujemy się i mocno jesteśmy zajawieni na sklepy resellerskie z Ameryki. Okay. Głównie z Ameryki właśnie. Po prostu tam jest całkiem inny klimat buciarski, to nie jest to samo co w Europie, także... Okej, okay, fajnie. I prowadzicie ten sklep w dwie osoby, tak, jeśli dobrze pamiętam, tak? Prowadzę. Jesteś ty i Bartek. Tak, jestem ja i właśnie ziomal Bartek. I ja się zajmuję butami, ziomal Bartek właśnie się zajmuje częścią
od ciuszków i akcesorii. Tak, to teraz sobie może przejdziemy do głównego sneaker walla. Jest to sneaker wall, no znajdą tu się same Dunki prawie i jedynki, no gorący temat aktualnie. Dużo ludzi lubi teraz kolorowe buty, także no do wyboru, do koloru tak naprawdę. Z tego co widzę, to głównie macie tutaj damskie rozmiarówki, tych jedynek. Tak, znaczy przeważają damskie rozmiary, ale oczywiście o panach nie zapominamy. I okay. Męskie rozmiary też się znajdą. Okej, okay, z tego co tu widzę, no to na pewno Purple Courty, Midnighty, te dwie parki miałem u siebie i to są nie turbo, nie turbo greeny, Hyper Royale. Tak, ale są na bazie tych Turbo Greenów, co nie? Fajnie, czyli tutaj, a tam jeszcze jest kilka pustych miejsc, z tego co widzę, tak, co tam będzie? Tak, są puste miejsca, ponieważ się przenieśliśmy do gablotki, do której zaraz pójdziemy. I po prostu dzisiaj nawet Ziomal wpada z nową dostawą i będą po prostu nowe parki na sneaker wallu. Może pytanie takie followujące. Dlaczego twoim zdaniem w Krakowie jeszcze nie było żadnego sklepu resellerskiego? No bo przecież jak rozmawialiśmy, Kraków wydaje mi się, że jest właśnie drugim miastem w Polsce zaraz po Warszawie, gdzie taki sklep właśnie ma najwięcej racji bytu, bo mamy tutaj strasznie dużo turystów, Starówka jest bardzo rozbudowana, mamy fajne uliczki, po których można chodzić, można łatwo tutaj dojść. Tak, no według mnie, znaczy się... Mi się wydaje, że po prostu nikt tak jakby jeszcze nie czuł się tak jakby na siłach, bo tak naprawdę nie wiesz, co przyniesie sklep resellerski, zwłaszcza w Polsce, bo ludzie są głównie nastawieni, żeby kupować jak najtaniej. To i prawda. Po prostu ludzie się skupiają na tym, żeby kupić coś na grupkach, wiadomo, no, tak jak powiedziałem wcześniej, taniej. I po prostu no, nikt nie był świadom i może po prostu ludzie się bali zainwestować okay. w sklep. Okej. Gablotka prawdziwego sneakerheada, no to może zaczniemy od najlepszych smaczków. Travisy jedynki, kto nie lubi, kto nie widział, kto się nie jarał. No, cóż można o nich powiedzieć, no, zajebiste buty. Tak samo mamy tutaj, brak mi słów, po prostu. Travis, Dunki, no Travis po prostu napędził i wrócił hype na Dunki, więc no, nie ma niczego lepszego aktualnie. Tutaj kolejne Travisy, tym bardziej lowy, no i coś dla bąbelka. Dla najmniejszych fanów. Tak, dokładnie. Dla małych Ragerów. No i co tutaj mamy? Też mamy 85. To są te z numerami, tak? Tak, te są z numerami. Jaki macie numer? Te mają numer 22851. O, to już tak na koniuszku. No, prawie nam się udało złapać numer 23. Ziomal z Polski miał, także pozdro dla ciebie. Tutaj niżej mamy kolabo Virgila na Dunkach. Jedno z najlepszych kolorystyk według mnie, Midnight Navy. Tak? Mi się wydaje, że to jest najgorsze. Chociaż nie, dobra. Czerwona jest gorsza. Ale moim faworytem są te niebieskie, zielone. No. Nie, według mnie to jest najlepsza kolorystyka, jaka wyszła. Teraz ma być drop klasycznych tanków właśnie w kolorystyce Midnight Navy i no, must have na nogę. Raygany dla bąbelka znowu. Niżej mamy też piątki dla bąbelka. No i Dunki w kolabo z Seanem Cleaverem. No, dość mocne, śliczne fajne są. Detale śliczne na toboksie. Drugie fajne kolabo, gdzie teraz się zbliża kolejne, też na modelu Dunk SB, Piet Parra. No, według mnie jedne z lepszych Dunków, jakie wyszły. No i kolejna parka dla bąbelka. Może nie dla bąbelka, kto wie dla kogo. Trójki maniere. No, mega mi siedzą, także dajcie znać. Czy wam też siedzą. Teraz wam się pewnie przewijają pytania z oprowadzeniem po sklepie naprzemiennie i wiecie, co się znajduje w tym sklepie, ale pytanie do mnie, jakie macie plany na przyszłość? Jakie produkty chcielibyście na przykład wprowadzić, których jeszcze nie macie? Albo może w jakie parki celujecie? Jeśli chodzi o produkty, to na pewno chcielibyśmy się zaopatrzyć na pewno w większą ilość rzeczy, tak jak rozmawiałem ostatnio z Bartkiem, że chcę nie skupiać się tylko na koszulkach i bluzach, okay. gdzie to są te jakby no, najbardziej popularne rzeczy w takich sklepach, ale też chcę tak jakby się otworzyć dla ludzi z przedmiotami typu spodnie, jakieś kurtki, katany, mm-hmm. dresy, bo nie oszukujmy się, Supreme czy Palace, czy nawet różne mercze, no, robią mega dobrą robotę z takimi rzeczami typu kurtki, czapki i ogólnie akcesoria. No i tego w sumie brakuje i tak jakby ludzie cały czas o to pytają,
gdzie są, czy będą te przedmioty, więc no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o ubrania, to właśnie będziemy celowali, żeby poszerzyć ten asortyment właśnie o takie rzeczy typu kurtki, etc. Okay. Ale tutaj po prawej widzę jeszcze taki jeden itemek, tam, taki fajny itemek dla fanów Fortnite'a. Przed chwilą jak rozmawialiśmy, to słyszałem, że ten pistolet był używany podczas takiego małego eventu u was. Tak. Możesz troszeczkę opowiedzieć o nim? Tak, mieliśmy event, może bardziej powiedzmy zabawę, z okazji Dnia Dziecka, mimo to, że rzucaliśmy do kosza, to właśnie mieliśmy też event związany z tym nerfem, że sobie ziomale strzelali do berblików. Niestety już ich nie mamy, bo wszystkie rozdaliśmy, jak ziomale strzelali. Wkładaliśmy berblika na gablotce, ziomal spod drzwi strzelał i kto trafił w trzech próbach, zgarniał berblika za darmo. Także no, rozdaliśmy 10 berblików, 10 zwycięzców, także myślę, że było warto. No myślę, że na pewno było warto, jak jeszcze mieli 3 próby, to w ogóle, czyli 2 testowe i 1 finalna. Czy można wam sprzedawać przedmioty? Tak, my jesteśmy otwarci na wszystkiego rodzaju parki. Aktualnie skupujemy tylko buty i ubrania w DS-ie, czyli nowe, najlepiej zapakowane, jeśli chodzi o koszulki, folie, a buty to nowe, najlepiej niemierzone. Jeśli macie jakieś pary, to możecie śmiało podbijać do naszego Instagrama, Salty Grails. Okej. Oczywiście będzie link w opisie, jak jesteście zainteresowani sprzedażą. Zapraszamy. A można sprzedawać na przykład, jak ktoś nie jest z Krakowa, z innego miasta? Tak, no nie ma z tym problemu. Można do nas wysyłać buty, dogadujemy się na każdą możliwą opcję zapłaty. Okay. Więc nie ma z tym problemu. Super. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo z tego co widzę, no, to tutaj są naprawdę bardzo ciekawe i rzadkie wlepki. Możesz troszeczkę o nich opowiedzieć? Tak, no ja akurat, jeśli chodzi o ubrania, to nie za bardzo się znam i jeśli chodzi o Supreme, bo właśnie drugi kolega, z którym prowadzę ten sklep, się tym zajmuje. Ale z tego co wiem, no to są dość rzadkie właśnie wlepki. Na przykład ta pierwsza z Undercover Yeti? E.T. Nie E.T. Nie E.T., tylko E.T. Jaki macie stosunek do konkurencji? Koleżeński? Pomagaliście sobie? Czy może taki bardziej zdrowa rywalizacja? Tak. Wy się nie lubicie. Nie, jeśli chodzi o Grail, to właśnie mamy dobry kontakt z Grailem, a zwłaszcza z Witem. Także pozdrow Witu. Pozdrow Witu. To jest, można powiedzieć, zdrowa konkurencja, także fajnie. My się cieszymy, że ludzie, którzy znają Graila, przychodzą do nas, nawet u nas w sklepie rozmawiamy o Grailu, że Grail robi zajebistą robotę, także czapki z głów dla Graila. Dobra, to jeszcze szybkie pytanie. Co to jest to? Dlaczego tutaj jest? I podejrzewam, że jak jest tu piłka, to pewnie też odbywa się to rzucanie. Tak, no też właśnie z okazji Dnia Dziecka, który się odbył ostatnio, mimo to, że ludzie strzelali do berblików, mogli wygrać darmowe koszulki albo vouchery na buty. I tylko wtedy było nie 3 próby, tylko pierwsza próba. Kto za pierwszą próbą trafi do kosza, zgarnia darmowego tisa albo voucher na buty. To ja w takim razie spróbuję zobaczyć, czy ta piłka nie jest oszukana. Tutaj taka ciekawostka, ja w ogóle miałem taki kosz kiedyś w pokoju. Okej, jest ta piłeczka napompowana, nie wiem jaką techniką. Zobaczymy. No niestety, było blisko, ale spróbuję jeszcze raz. Musiałem wyczyć piłkę. Kurde, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Będziecie na jakichś eventach, w sensie będziecie się wystawić, jak na przykład na Hype Markecie można się wystawić, może będziecie coś kupować? Tak, na pewno jeśli chodzi o najbliższy Hype Market, który będzie teraz pod koniec czerwca, to na pewno na nim będziemy. Nie wiem jeszcze dokładnie, czy będziemy się na nim wystawiać, ale na pewno będziemy na nim kupować dużą ilość butów i koszulek, także jak ktoś będzie na Hype Markecie, to może zawsze do nas podbić i zaoferować itemek. Dobra, to teraz ostatnie 15 sekund reklamy. Co chcesz przekazać widzom? Okej, no to tak, wpadajcie... Czekaj, aż tramwaj przejdzie, bo tutaj ciężko z tym. Tak, no. Dobra. Wpadajcie do Salty Grails, Długa 23, Instagram Salty Grails, www.saltygrails.com, tam wszystko znajdziecie. Wpadajcie do nas, pogadać, zbić piątkę i co? Widzimy się na eventach. Siemanko. Elo.